Generał profesor Stanisław Kozi, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry panie profesorze, dzień dobry panie generale, witamy w Wirtualnej Polsce. Uszanowanie. Dzień dobry, witam wszystkich. Jeśli pan pozwoli, na początku zacznijmy od pewnej personalnej zmiany. Trochę nas to zaskoczyło. Wczoraj wieczorem usłyszeliśmy, że Paweł Soloch przestaje być szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Po kilku latach piastowania tego stanowiska, podobno względy osobiste, rozumiem, że tutaj istotna ciągłość, tak, żeby szybciutko ktoś wskoczył na jego miejsce i dalej ciągnął robotę. No, ja myślę, że tam już pan prezydent ma przygotowaną tę zmianę. Tak w sposób ładny i dobry to się odbywa. Zawczasu informacja, że 10 kończy swoją służbę na tym stanowisku, pan minister Soloch. No i jestem przekonany, że od razu dziesiątego będzie następca. Dobrze to się odbywa. Minister Soloch dał radę na tym stanowisku? No mnie trochę nie wypada za bardzo komentować oczywiście swojego następcy na tym stanowisku, ale jedno muszę przyznać bezwzględnie, że przeprowadził Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w tym okresie takich bardzo wielkich zawirowań politycznych, bez angażowania tej instytucji, bez wciągania jej właśnie w te walki, spory polityczne, w te różne często brudne przepychanki i tak dalej, to niewątpliwie jest jego zasługą, że trzymał Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na tyle, na ile mógł e, z dala od tych walk politycznych. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego cały czas Zajmowały się profesjonalnie swoimi sprawami fachowymi, i to niewątpliwie jest zasługą e, Pawła Solocha. A, a na czym właściwie, panie generale, polega ta funkcja szefa BBN, w ogóle Biura Bezpieczeństwa Narodowego? Na czym po, polega taka codzienna robota? Na czym się skupiacie? Na czym pan się skupiał i pański zespół? E, no, jak sama nazwa wskazuje, tej instytucji na bezpieczeństwie narodowym. Natomiast jej przeznaczeniem jest oczywiście służenie pomocą, doradztwem, wsparciem panu prezydentowi w spełnianiu jego kompetencji konstytucyjnych i wszelkich innych ustawowych. Na ogólnie rzecz biorąc, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego po pierwsze musi oczywiście wykonywać wszelkie zadania stawiane przez prezydenta, ale jednocześnie musi być taką też instytucją inspirującą trochę Samego pana prezydenta do podejmowania ważnych tematów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. Musi prowadzić na bieżąco ciągle analizy strategiczne sytuacji bezpieczeństwa na zewnątrz Polski, wewnątrz, i to zarówno tego militarnego, jak i niemilitarnego. Odpowiada za międzynarodowe kontakty, może nie tyle kontakty, co treść tych. Międzynarodowych kontaktów prezydenta w zakresie bezpieczeństwa. Powinno utrzymywać kontakty ze swoimi odpowiednikami różnymi w Europie, zwłaszcza w regionie. Nie wszędzie są dosłownie tacy szefowie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, no ale wszędzie są doradcy czy pomocnicy, bądź to prezydentów bądź premierów w tym zakresie. I ja przynajmniej starałem Jasne. się takie różne fora międzynarodowe także utrzymywać. Jasne. No i szef BBN-u jest jednocześnie zawsze sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, więc w dużym stopniu też odpowiada za mhm. aktywność tego kolegialnego organu. Jasne. Panie generale, co to jest właściwie taktyczna broń jądrowa i czym się różni od innej broni jądrowej? Ten podział na strategiczną, niestrategiczną, w tym taktyczną broń nuklearną wiąże się z porozumieniami między Rosją czy ówczesnym Związkiem Radzieckim jeszcze, a Stanami Zjednoczonymi o redukcjach broni nuklearnej. Po kryzysie kubańskim w 1962 roku no wszyscy się zorientowali, że trzeba coś jakoś tę broń e, nuklearną ucywilizować, czy wziąć ją w jakieś takie ryzy. Stąd pojawiła się, e, pojawiły się negocjacje między Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi o redukcji strategicznej broni nuklearnej. Te dwa mocarstwa... Zainteresowane były przede wszystkim tą bronią nuklearną o dużym zasięgu, tym międzykontynentalnym, czyli taką bronią, która może razić e, wzajemnie z terytorium Rosji, atakować terytorium Stanów Zjednoczonych, z terytorium Stanów Zjednoczonych terytorium Rosji. I to jest ta broń właśnie strategiczna Ataktyczna? o zasięgu ponad 4,5 tysiąca kilometrów. A tak. Wszelkie pozostałe. Aha. Ta poz ta pozostała broń nie została objęta tymi porozumieniami, i to jest ta broń niestrategiczna, która jeszcze dzieli się na dwa rodzaje. Taka broń, powiedzmy sobie, kontynentalna, i broń do 500 kilometrów krótkiego zasięgu, i to jest ta właśnie taktyczna broń atlomoda, ale ale to, czy... która ma zasięg do 500 kilometrów. Czyli to rozumiem, że chodzi o, o, o zasięg rakiety nośnej, nie o wielkość tak. głowicy. Dokładnie, dokładnie Czyli to Chodzi może o być, To może być potężna głowica, ale przelecieć z niedaleka, tak? No tak, tylko że tutaj oczywiście logika podpowiada, że nie może nie być może jakaś być... Potężna, mhm. potężna głowica na krótki dystans, bo by raziła i samego siebie, prawda? Więc tu jest jakaś logika, że ta taktyczna broń atomowa to oczywiście są ładunki małej mocy. Kiedyś to były nawet mini, mini mocy, nawet takie artyleryjskie ładunki bardzo małej mocy, które mogły być wystrzeliwane także nawet przez artylerię, przez chałbice na kilkanaście kilometrów. Dzisiaj w zasadzie to są. E, ładunki rakietowe bądź też bomby lotnicze. Mm -hmm. Pytanie wszyscy sobie to zadajemy. Pan, panie profesorze, z większym doświadczeniem, z fantastyczną wiedzą, także z intuicją analityka, ma dużo więcej do powiedzenia w temacie tych prognoz i, i tego, czego się możemy spodziewać. Wyruszył na przykład nuklearny pociąg rosyjski. Słyszymy, la Republika o tym pisała o tym, że jeden z okrętów atomowych z głowicami na pokładzie sześcioma chyba. Rosyjski poszedł, wyruszył gdzieś, wypłynął na morza i oceany. Pytanie do pana jest oczywiste, panie profesorze: Czy Putin użyje broni jądrowej, pańskim zdaniem? No, tu odpowiedź na to pytanie i analizę tego problemu myślę, że warto podzielić na takie dwa poziomy. Racjonalna analiza strategiczna. I irracjonalna analiza strategiczna taka psychologiczna na poziomie racjonalnej analizy strategicznej wydaje się, że Rosja nie powinna użyć taktycznej broni atomowej dlatego, że nie ma żadnych nadziei ani szans, aby cokolwiek pozytywnego w wyniku tej użycia tej broni uzyskała w sensie politycznym, strategicznym, przyszłościowym dla Rosji i tak dalej. I tak dalej. Wszystko wskazuje na to, że gdyby Putin zdecydował się użyć tej taktycznej broni atomowej, to niezależnie od tego, jakie tam skutki tej broni byłyby bezpośrednio w Ukrainie na polu walki, bitwy i tak dalej, to dla Rosji byłaby to katastrofa Polityczna, strategiczna dla samego Putina, zapewne także koniec jego panowania, bunty w Rosji, w sumie gdzieś w końcu jakaś rewolucja i tak dalej. No jednym słowem, analiza taka obiektywna, racjonalna wskazuje, że Rosja raczej powinna się ograniczać, czy może się ograniczać do szantażowania tą bronią. Ale jednak nie do użycia jej. Zresztą zgodnie z istotą broni nuklearnej, kiedyś dawno, dawno temu przez Bofra, francuskiego takiego teoretyka, określoną, że broń atomowa nie służy do prowadzenia wojny. Broń atomowa służy do zapobiegania y, wojnie. N natomiast y, oczywiście ta racjonalna analiza niekoniecznie musi być y, w tym przypadku mieć zastosowanie. Putin pokazał od początku tej wojny, że jest gotów zachowywać się irracjonalnie. Sam wybuch wojny zresztą pokazuje, że zdecydował decy się na taką wojnę m, na pełną skalę, która wydawała się wszystkim analitykom racjonalnie analizującym ten kryzys rosyjsko-ukraiński jako najmniej prawdopodobną. Wydawało się, że się może zdecydować na jakąś wojnę ograniczoną, m, częściową i tak dalej, on poszedł, rzucił się, na dowody głową do przodu, bez rozeznania, więc tak samo może być niestety i z tą taktyczną bronią atomową, że nie można wykluczyć, że Putin w swojej tej racjonalnej, irracjonalnej strategii na to się zdecyduje. Ale nawet gdyby się zdecydował, to ja myślę, że warto mieć. Na uwadze tutaj, jakby samą, samą procedurę, czy samą metodykę stosowania tej taktycznej broni atomowej. Myślę, że Putin chcąc jednak jak najwięcej tym szantażem uzyskać, a niekoniecznie. Decydować się na ten już ostateczny krok masowego użycia taktycznej broni atomowej, myślę, że nie, mo, nie powinniśmy się raczej spodziewać jakiegoś takiego masowego uderzenia taktyczną bronią atomową, wiel, dużą liczbą na przykład pocisków atomowych gdzieś na Ukrainę. Raczej ja bym się spodziewał najpierw uderzenia ostrzegawczego, właśnie takiego wybuchu gdzieś w powietrzu, na morzu, aby po prostu pokazać znowu Zachodowi. Ukrainie, że Rosja jest zdecydowana, iść w kierunku wojny atomowej, kończmy tę wojnę, siadajmy do stołu negocjacyjnego, oczywiście na naszych warunkach, niech Ukraina się poddaje i tak dalej. I jeżeli ten szantaż by się nie udał, dopiero wówczas jakieś pojedyncze uderzenie, myślę, na jakiś ściśle wojskowy obiekt. Dopiero w ostateczności jakieś takie uderzenia na, również na strategiczne cywilne obiekty typu miasta i tak dalej, co już byłoby dramatycznym, ostatecznym krokiem. A, a jakie są konsekwencje uderzenia takiej, takiego pocisku, taktycznego pocisku jądrowego, takiej głowicy w jakieś zgrupowanie wojskowe, czy w jakiś obiekt wojskowy? Co się dzieje na przykład ze skażeniem? Jak, 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 jak bardzo śmiercionośna jest to broń? Jakie są konsekwencje takiego wybuchu, takiego uderzenia? No, mogą być różnorakie, bo to zależy oczywiście, jak ten wybuch zostanie wykonany. Czy to będzie naziemny wybuch atomowy, czy to będzie powietrzny na średniej wysokości, czy na dużej wysokości. E to wszystko zależy, później te skutki zależą właśnie od techniki, że tak powiem, wykonania tego uderzenia. Najbardziej y no, niebezpieczny, czy o najbardziej takich konsekwencjach, dla środowiska niedobrych są uderzenia naziemne, że wybuch atomowy następuje na powierzchni Ziemi, bo wówczas właśnie w powietrze wyrzucane są ogromne masy ziemi, pyłów, wszystkich skutków właśnie tego wybuchu. Powstaje ogromna chmura radioaktywna, która roznoszona jest po dużych przestrzeniach w zależności od tego, jak wiatr jeszcze wieje, i tak dalej. Czy, czy, czyli, to, Dużo... czyli to grozi sąsiadom Ukrainy, także potencjalnie. Oczywiście, oczywiście że tak, gdyby taki naziemny wybuch zwłaszcza był dokonany, ale raczej, raczej stosuje czy przewiduje się, no nie stosuje się, bo e, nad Hiroshimą był powietrzny wybuch atomowy dokonany. E, więc w tych kalkulacjach, ocenach różnych, raczej właśnie Planowane są takie powietrzne wybuchy, aby niekoniecznie powodować wielkie skażenia promieniotwórcze, dlatego że one są niebezpieczne także dla tego, który tę broń atomową stosuje, a, bo właśnie. wiatr może powiać w tamtą stronę, a wiatry są tutaj, nawiasem mówiąc, właśnie w stronę Rosji częściej wiejące niż w inną stronę. Jasne. Ale tutaj musimy też dodać, że to tego typu użycie broni. Również może zagrozić bezpośrednio terytorium NATO, w tym terytorium Polski. No i jaka byłaby odpowiedź Sojuszu Północnoatlantyckiego? Trochę się już o tym w przestrzeni publicznej dyskutuje. Profesor Rauch, szef polskiego MSZ w Stanach Zjednoczonych, mówi o. Yy konwencjonalnej odpowiedzi, ale jak on to powiedział, no bardzo silnej, o tym mówił też jeden z generałów amerykańskich, były szef CIA. Mówi o zniszczeniu wszystkich sił rosyjskich na terytorium w sposób konwencjonalny, taka byłaby odpowiedź. Konwencjonalne zniszcze, zniszczenie wszystkich sił rosyjskich na terytorium Ukrainy, włączając w to flotę czarnomorską. Co się za tym kryje? Jaka byłaby odpowiedź na to, panie generale? No, oczywiście trudno powiedzieć, znowu musimy trochę spekulować. Ale niewątpliwie, ponieważ nie byłby to atak atomowy bezpośrednio na terytorium NATO, ja nie spodziewam się, aby w Stanach Zjednoczonych, Francji czy Wielkiej Brytanii, bo to są te państwa nuklearne, które mają ostateczną decyzję, aby tam zapadła decyzja o użyciu również o użyciu broni atomowej przeciwko Rosji, prawda? Nie spodziewam się tego, to wydaje się śladowo prawdopodobne, dlatego e, chyba racjonalne są te wszelkie różne wypowiedzi, oceny, analizy, które mówią, że wówczas e, przede wszystkim najważniejsza byłaby reakcja w tym wymiarze, nawet niemilitarnym to znaczy totalna izolacja Rosji w świecie. Na wszystkich poziomach politycznym, gospodarczym, społecznym, ekonomicznym, kulturalnym itd. No jednym słowem, Rosja stałaby się pariasem na arenie międzynarodowej, co by doprowadziło do jej no, jakiegoś kolejnej zapaści cywilizacyjnej tego narodu. To jest ten wymiar polityczny. Natomiast jeśli idzie o wymiar wojskowy, no to oczywiście można się spodziewać, że wówczas Zachód, NATO. W sposób zmasowany wspierałyby militarnie Ukrainę, jeśli ta, powiedzmy sobie tutaj, jeśli ta chciałaby dalej walczyć, jeśli ta by nie skapitulowała po uderzeniach nuklearnych, bo tego nie wiemy. Trudno w tej chwili przewidzieć nawet, jak naród może zareagować na tego typu działania. Więc to po pierwsze. Po drugie, ja osobiście uważam, że wówczas Zachód wprowadziłby pełną gotowość bojową całych swoich sił nuklearnych, także tych strategicznych, wszystkich na najwyższy poziom gotowości, aby przynajmniej odstraszyć jeszcze mocniej, niż to czyni się tak na bieżąco, Rosję przed kolejnymi krokami w zakresie wojny nuklearnej, że kolejne użycie oznaczałoby już z automatu wojnę. Wojnę atomową. No i wreszcie kolejna sprawa to są te akcje bezpośrednio zbrojne, na siły zbrojne Rosji, o których tutaj się mówi. Oczywiście Zachód, Stany Zjednoczone, NATO mają dużo precyzyjnej broni dalekiego zasięgu, aby móc atakować siły rosyjskie w różnych miejscach, niekoniecznie na terytorium Rosji. Tutaj znowu chyba słuszne są te przewidywania i oceny, do których gotów bym się przychylić, że nie byłyby to, przynajmniej w pierwszej fali, dopóki by ta wojna jakoś się nie rozwinęła, nie byłyby to ataki bezpośrednio na terytorium Rosji, a na siły zbrojne Rosji Poza, e, poza samym terytorium a, lądowym a, Rosji. Ale, ale, ale panie generale, czy spadałyby na tych rosyjskich żołnierzy wtedy rakiety wystrzelone z terytorium NATO? E, no, na przykład z morza, z samolotów. Ja myślę, że tutaj ta gra, taka terytorium, terytorium, ona miałaby istotne no psychologiczne właśnie. znaczenie. Zarówno dla strategów wojskowych po jednej i po drugiej stronie, jak i dla narodów, prawda? Bo to w argument... tutaj ważną rolę ciągle by odgrywała ta argumentacja opinii publicznej, rosyjskiej, zachodniej i tak dalej czy kto jest agresorem, jak i tak. I w związku z tym myślę, że w pierwszej fali ja bym się nie spodziewał właśnie takich ataków bezpośrednio, A, na przykład, nie wiem, to... z terytorium Polski na jasne. terytorium Rosji. Czy, czy, czyli na przykład jakiś amerykański okręt atomowy wynurzyłby się gdzieś na wodach międzyterytorialnych na Morzu Północnym, coś stamtąd by poleciało, nie byłoby dokładnie jasne kto, skąd, byłyby tylko efekty widoczne. No, tak, no tego, tego ukryć się do końca by nie dało, ale byłyby argumenty, że to są uderzenia odwetowe za użycie broni, taktycznej broni atomowej, ale one są jak gdyby sygnałem wciąż dla Rosji, że niszczymy Wasz potencjał militarny, ale wciąż po Waszej stronie jest piłka. Chcecie z nami wojny, no to a jeżeli zaatakujecie nasze terytorium, będzie między nami wojna totalna i w której na pewno przegrać? Dlaczego my w ogóle tyle o tym rozmawiamy? No być może dlatego, panie generale, że Ukraińcy świetnie sobie radzą, prawda? Na froncie południowym, na froncie wschodnim, co może właśnie jeszcze bardziej e, skłonić Putina, który coraz bardziej dociśnięty do ściany do takich nieracjonalnych kroków. I pan też jest pod wrażeniem postępów Ukraińców? Jak najbardziej. Myślę, że Ukraina wyjątkowo dobrze prowadzi tę wojnę obronną, zarówno na poziomie strategicznym, operacyjnym, jak i taktycznym. Zauważmy, co się dzieje dzisiaj, prawda? Bo to jest bardzo charakterystyczne. Ukraina. Jest aktywna na skrzydłach tego frontu, tam na północy, w Charkowie. Wykorzystuje niespodziewany sukces, który jej się trafił w wyniku błędów rosyjskich. Idzie konsekwentnie tam na północnym skrzydle, ale jednocześnie atakuje ten przyczółek hersoński, bardzo wrażliwy, tam piętę achillesową Rosji, jaką jest, jaką jest zgrupowanie na przyczółku hersońskim, grożąc jego okrążeniem, likwidacją, wzięciem do niewoli, rozbiciem itd., tak trochę, ja gdzieś tam powiedziałem, że to zaczyna trochę przypominać to zgrupowanie, zgrupowanie rosyjskie na przyczółku hersońskim trochę zaczyna przypominać hitlerowską armię Feldmarszałka Paulusa pod Stalingradem, która też tam uporczywie siedziała do samego końca, aż została okrążona, wzięta do niewoli. Więc taki los może czekać, tak że te wojska. Na przyczółku hersońskim. Rosja oczywiście w uparcie trzyma ten przyczółek i politycznie Putin nie zgadza się na jakieś tam odstąpienie z tego przyczółka, bo to jest dla Putina, dla strategii Putina znowu bardzo ważna sprawa. Jeśli myśli o kontynuowaniu ofensywy wojennej, na przykład w kierunku na Odesce, tam wzdłuż Morza Czarnego, to bez tego przyczółka w ogóle nie, miało, nie mogłaby nawet myśleć o jakiejś przyszłej ofensywie. W związku z tym tam pod Hersoniem jest punkt ciężkości tej wojny w dalszej perspektywie. A. I mhm. teraz, jeżeli jeszcze popatrzymy, charakterystyczna jest cisza na zaporowskim kierunku. Tutaj w kierunku na Morze Azowskie, na Krym z tamtą najkrótszą drogą. Więc ja się bym nie zdziwił, gdyby Ukraina tak bujając tą łódką rosyjską na północy i na południu, zimą na przykład z zaskoczenia przeprowadziła, ofensywę na tym środkowym kierunku zaporowskim, w celu rozcięcia zgrupowania rosyjskiego w kierunku na Krym. A no właśnie, a może Krym, a może Krym, panie generale? No, Krym to raczej gdzieś w ostatniej kolejności, sądzę, jest jakimś celem, no bo oczywiście polityczno-strategicznym celem Ukrainy dzisiaj jest odbicie wszystkich okupowanych terytoriów, włącznie z Krymem. No ale aby Krym skutecznie atakować, wyzwalać, to jednak trzeba najpierw te podstawy do tego Krymu sobie zdobyć, czyli przeprowadzić tę operację, zarówno na kierunku hersońskim, jak i tu zaporowskim, aby uzyskać podstawy do dobrego później dobrej operacji na Krym. Natomiast atakowanie Krymu takie rakietowe, lotnicze i tak dalej, które obserwujemy już od dłuższego czasu, na pewno będzie się odbywać. Generał profesor Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bardzo dziękujemy panie generale za gotowość do dzielenia się świetną wiedzą i za pańskie analizy. Dziękuję Wszystkiego bardzo. dobrego.